Następujący temat. Wartości, misja w firmie. Wiem, co większość myśli, że to często o Kant potłuk i tak dalej. Długo byłem zdania, szczególnie jak sam byłem na rynku pracy, że najważniejsze liczą się tylko pieniądze, czyli ile ten pracownik dostaje. Ważne też, żeby sobie odpowiedzieć, po co. No. Ogólnie każda firma ma wartości, wypisane bądź niewypisane. Hello, hello! 3, 2, 1, 0, zaczynamy. Dobra, dzisiaj bierzemy następujący temat. Wartości, misja w firmie. Wiem, co większość myśli, że to często o Kant potłuk i tak dalej, ale właśnie, jakie jest twoje zdanie, Krzysiek, na temat misji, wartości w firmach? Wiesz co, długo byłem zdania, szczególnie jak sam byłem na rynku pracy, że najważniejsze liczą się tylko pieniądze, czyli ile ten pracownik dostaje pieniędzy, że on wybiera tylko po swoim wynagrodzeniu. Wiadomo, jest to czynnik główny, natomiast ważne też, żeby sobie odpowiedzieć, po co. No. Jeśli pracownik idzie tylko po wypłatę, no to on często po prostu będzie zły, będzie czuł, że po prostu, za przeproszeniem, te papiery, jeśli to jest praca biurkowa, przerzuca z jednego stosu na drugi, albo że przy pracy fizycznej on po prostu przerzuca, wiesz, łopatą i jedną rzecz tak samo znowu w drugiej, to do niczego po prostu nie prowadzi. Tak w dłuższej perspektywie uważam, że warto mieć taką misję, czuć, że to się robi po coś, że to jest wspólnie coś chcemy stworzyć, więc tak już tak przechodząc, nawet jak pracowałem w jednej firmie, no to tam czuliśmy, że razem chcemy po prostu zrewolucjonizować rynek, że chcemy po prostu stworzyć taką potrzebę, żeby rynek po prostu chciał, żeby ludzie chcieli korzystać po prostu z naszych usług. I uważam, że to jest po prostu no, ważne, bo pieniądze pieniędzmi, ale fajnie, jak wszyscy czują pracownicy dosłownie taką zajawkę, że coś robią, a nie, że to jest po prostu robienie, żeby zyskać, wiesz, jak w takiej typowej korporacji, żeby po prostu stać się menadżerem, potem starszym menadżerem, żeby więcej zarabiać, bo wtedy w pewnym momencie sobie można uświadomić po latach, że się jest taki wyścig szczurów, nie? Że jesteś w coraz większej tej klatce, coraz, w pewnym momencie już w złotej klatce, ale dalej w sumie tworzysz, nie wiem, tworzysz dla, no nie masz takiego celu, że dla samych pieniędzy, a pieniądze nie powinny być takim głównym twoim celem. Mimo, że i tak wiadomo, w firmie się, znaczy idzie się do pracy po prostu dla pieniędzy, ale no to musi być coś więcej. Przynajmniej z mojej perspektywy. Nie wiem, może teraz Marcin, nie masz inne zdanie na ten temat? Wiesz co, tak, bo ten temat jest coraz mi bliższy, bo tak prowadząc chociażby czacku, tak, gdzieś jest większa ilość osób zaangażowanych, tak wiesz, operacyjnie, daily, no to inaczej wygląda tak współpraca w dwuosobowym teamie, a już inaczej znacznie wygląda, kiedy jest, nie wiem, 6 osób. Tych liczba powiązań jest coraz większa, robią się jakieś takie pierwsze problemy komunikacyjne, pierwsze jakieś niesympatie, jakieś konflikty w teamie i ten temat zaczyna, wiesz, coraz bardziej tak zgłębiać i właśnie jeśli chodzi o misję, to wszystko jest fajnie, nie? Z misją. Ja zawsze uważałem, że ta misja, o Boże, to jest takie pic na wodę, fotomontaż i wiesz, korporacje tak wymyśliły, że o, coś takiego musi być, ale z biegiem czasu dochodzę do wniosku, że rzeczywiście ten misja, ten cel, taki wiesz, taki długoterminowy, nie wiem, perspektywa 5 lat, no to jest ważna, bo wszyscy powinni wiedzieć w ogóle, w jakim kierunku brniemy. To jest jedno, tylko to powinno być, wiesz, taka misja wprowadzona z doświadczenia po takim etapie startupu, czyli startup, okej, myślimy, co należy zrobić, żeby mieć ten powtarzalny model sprzedaży i jeśli rzeczywiście już mamy powtarzalny model sprzedaży, że wiemy, kto u nas to kupuje, za jaką kwotę i czy rzeczywiście to działa, no to wtedy możemy
wymyślać sobie jakąś ambitną misję. W innym wypadku nie uważam to jako, wiesz, że coś takiego must have, bo najpierw musimy w ogóle zarobić, nie? A potem możemy, nie, zacząć myśleć o misji. Plus nie każda branża wymaga misji. Nie każdej branży jest misji. Nie ma co na przykład mówić, że tak, ktoś, kto, nie wiem, pracuje na koparce, że firma, to oni muszą mieć misję, no bo to oni po prostu mają coraz większe, wiadomo, projekty, ale to nie kryje się za tym misja, tylko robią po prostu to zarobkowo, no, dla rozwoju firmy, dla pieniędzy, ale to nie jest jakaś tam misja zrewolucjonizowania świata też. Ale to też może być, wiesz, że myślę, że, nie wiem, załóżmy, ktoś na koparce, zakładam, że to jakaś firma, nie wiem, budowlana jest i, wiesz, mogą mieć też misję dla, wiesz, że po prostu lepsze jutro, ale czym to się objawia, wiesz, to musiało być jakoś doprecyzowane. Bo nie, no tak, 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 ja nie chcę tam mówić, że ta branża, że to, co wymieniłem, ten przykład, że to znaczy, że ktoś jest jakiś, nie wiem, firma gorsza czy lepsza, tylko po prostu tak się właśnie głośno zastanawiam, czy to jest po prostu, że okej, to zwiększymy, kupimy sobie lepsze koparki i będziemy dzięki temu wszyscy więcej zarabiać i czy to będzie lepsze. No w sumie to też może być misją tak naprawdę. Tak, wiesz, bo tak jak już, nie wiem, jesteśmy przy tej firmie budowlanej, no to właśnie, że chcemy, żeby, nie wiem, te nieruchomości, nie wiem, były wieczne i żeby naprawdę były najlepszej jakości, tak, i rzeczywiście dajemy wszystko z siebie, żeby to tak osiągnąć. A jakie już działania idą za tym, to już inna sprawa. No, więc mówię, takim już uważam, to konieczne jest na etapie scale-upu, tak, czyli że firma znalazła ten swój model biznesowy, to misja jest ok. I każdy powinien znać ten cel. Więc czym większy team, tym coraz częściej musimy o tym mówić, nie? Jaka jest misja i po prostu, żeby każdy wiedział, bo to jest niesamowite, jak ludzie, nie wiem, mają krótką pamięć, nie wiem, nie mam pojęcia. Czasem coś powiesz, raz to nie dociera. I zbaczają z tego kursu, nie? Z tego prostego kursu tak naprawdę. Tak, więc trzeba to regularnie tak komunikować firmy. Ale też kolejna sprawa to są wartości, tak, firmy, bo zauważ, że ogólnie każda firma ma wartości, wypisane bądź niewypisane. Każdy założyciel prezentuje swoje wartości na co dzień, nawet my tego nie zauważamy, nie? Tylko inni zauważają. I jak zapytasz pracownika, jaka jest praca w twojej firmie, to on ci powie, nie? Co jest fajne, a co nie jest fajne. I często po prostu to, co jest na przykład fajne, to powinno być uwypuklone, bo właśnie ty jesteś taką osobą, a nie inną, nie? I na przykład, wiesz, ostatnio, tak w tym roku też wprowadzaliśmy jakieś wartości, to ja po prostu najzwyczajniej, wiesz, zapytałem pracowników, jak wygląda współpraca ze mną i czym mogliby to opisać, nie? I często wychodzą konkretne jakieś przymiotniki z tego, pozytywne oczywiście, ale też są też jakieś, wiesz, tam negatywne, ale to często się bierze od osobowości tego założyciela, nie? W takich firmach często. I padłem na pomysł tego wprowadzania tych wartości, kiedy zauważyłem, że ja wiem, czego oczekuję od danego pracownika i jakiego standardu pracy, nie? Na czym mi zależy w firmie i tak dalej. Wiesz, wypisaliśmy, czy załóżmy, cztery tak wartości, piąta jest w kolejce. No ale wiesz, za tymi też wartościami muszą być jakieś też czynności, czyli co robimy zgodnie z tymi wartościami, tak? Czyli najpierw musisz się zastanowić, tak, najlepiej zapytać pracowników, jak to wygląda z ich strony i czy rzeczywiście robimy jakieś działanie w tym kierunku. Jeśli tak, no to fajnie, jest jakaś wartość, tak, w tym, nie jakaś fejkowa. Bo wiele firm robi troszeczkę na odwrót, wymyśla wartości, nie? I często, że nie, nie, jesteśmy hiperinnowacyjni, a jak zobaczymy na ich produkt, to okazuje się, że jest 1000 takich samych produktów, nie? Albo nic nie mają żadnych procesów innowacyjnych, nie, w firmie. I wiesz, i często to są takie widzimisię danej firmy, że oni by chcieli być tacy, ale tak naprawdę nie są. Dzisiaj dużo firm też mówi, że używa na przykład, że ich używają sztucznej inteligencji do tworzenia różnych treści, czy swoich wartości, a tak naprawdę
jak zapytasz konkretnego pracownika, no to on o czymś takim nic nie wie, nie? I to jest po prostu tak. No nie, no wiesz, jeśli ktoś mówi, wiesz, w wartościach, nie wiem, jest napisane, że no jesteśmy data driven, że tak podejmujemy decyzje na podstawie danych, to ja rozumiem, że każdy dział w tej firmie rzeczywiście tak podejmuje takie rzeczy, czy rekrutacja, czy marketing, czy sprzedaż i rzeczywiście to non-stop jest analizowane. A nie to, że wiesz, nie wiem, na przykład jeden dział tak jest tylko analizowany, nie? I to dział założyciela. Tak, i to temat dosyć jest złożony, ale wiesz, to takie są, uważam, podstawowe błędy wynikające właśnie z tej różnicy. Stan aktualny, a jaki stan bycia chcemy być, nie? To ten stan aktualny nam powinien mówić o naszych wartościach, a nie ten, jaki chcemy być, więc to... No my też tego się tak uczymy i być może jakąś jedną wartość będziemy musieli wyrzucić, no ale to jest dosyć ciekawy eksperyment. Wiesz, na przykład inne firmy, które są znacznie większe, bo nie wiem, mają załóżmy 30-40 pracowników takich wewnętrznych, że rzeczywiście pracują pod 8 godzin dziennie i wiesz, i oni na przykład nie mają wartości. I wiesz, i na takim etapie na przykład zaczyna się głosowanie, nie? Bo ty nie możesz takiej już organizacji narzucić jakichś wartości. Często wiesz, że teraz taka jest wartość, ja jestem założyciel i ja uważam, że taka jest wartość. To często jest... Wartościujcie się. Tak, to jest często są robione, wiesz, warsztaty w firmach, jakieś, wiesz, formularze, ankiety i, i wtedy są rzeczywiście ustalane te wartości dla takiej organizacji. To już taki robi się dosyć skomplikowany proces. Dobra, mamy te wartości z tymi, mamy w tej firmie tak już wartości, zakładając, że robimy te działania, które są zgodne z tymi wartościami i zauważ, bardzo ciekawy jest przykład firmy Zappos. Firma Zappos to jest firma, która sprzedawała jako jedna z pierwszych firm buty online na rynku amerykańskim. Olbrzymi sukces, została sprzedana do Amazona za $1 miliard, ale no, oni są ogólnie znani z obsługi klienta. Oni jedną z wartości firmy mają efekt wow dla klienta, czyli jak klient, nie wiem, pisze z jakimś problemem, to oni dostarczają nie dość, że to odpowiedź, ale coś jeszcze dodatkowego, czyli że ten klient wraca z takim poczuciem wow. No konkret mi odpisali, nie? I nawet coś więcej niż to, nie? Czego oczekiwał. I popatrz, że oni rzeczywiście, oni nawet mają szkołę zrobienia efektów wow, nie? Dla klienta. Albo tak, albo kolejna ich wartość to jest bycie skromnym. I wiesz, i na przykład podczas rozmów rekrutacyjnych na wyższe jakieś stanowisko, to jedną z pierwszych rozmów taka osoba, która jest rekrutowana, przychodzi zwykła osoba z jakiegoś działu administracji, wiesz, taka osoba, która nie ma jakiegoś wysokiego stanowiska akurat w tej organizacji. I wiesz, i słuchaj, oni patrzą na to, jak ten kandydat zachowuje się w stosunku do tej drugiej osoby podczas rozmowy rekrutacyjnej. Bo jeśli, wiesz, nagle powie, nie będę z tobą rozmawiał, ja jestem tutaj osobą, która aplikuje na stanowisko dyrektorskie, na marketing i tak dalej, a ty jesteś zwykłym, nie wiem, parobkiem w tej firmie. Miał przyjść kto inny, miał przyjść ktoś z wyższym stanowiskiem. Tak, tak, dokładnie. I wiesz, i oni już na podstawie tego są w stanie, że tak powiem, tą osobę wyrzucić z procesu, jeśli ta osoba w jakiś, no... niekorzystny sposób tak zareaguje. I to jest niesamowite, bo my też podczas rekrutacji do wewnętrznego teamu też wiesz, chcieliśmy sprawdzać jakoś nasze wartości, ale to jest naprawdę cholernie trudne, bo wiesz, podczas zauważ rekrutacji to często te osoby chcą być takie idealne, nie? Często, nie? I my mieliśmy... Tak, wiesz, z jednych naszych tam wartości to jest chociażby komunikacja i o to nam chodzi w tej między innymi komunikacji, że rzeczywiście jesteśmy, pracujemy wszyscy zdalnie. I jak zmierzyć chociażby podczas rekrutacji, czy ktoś jest, wiesz, responsywny najzwyczajniej? I słuchaj, na przykład my mówiliśmy na przykład podczas rozmowy, że zapraszamy na kolejny etap,
ale słuchaj, nic konkretnie, nie? Nie mówiliśmy na przykład i zostawialiśmy osobę na przykład bez domówienia tej informacji, gdzie konkretnie i tak dalej. I ona, oczekiwaliśmy od nich ruchu, nie? I albo liczyliśmy, ile też czasu na przykład jej zajmie na odpisanie, wiesz, między konkretnymi mailami, tak? Czy, wiesz, to akurat troszeczkę jest kontrowersyjne, bo wiesz, druga osoba może ta, co kandyduje, mieć pracę i najzwyczajniej nie być dostępna, ale próbujemy, wiesz, te wartości już badać na procesie rekrutacji, nie? I to jest cholernie trudne, żeby stworzyć tak ten proces, żeby badać te wartości, na których nam zależy, ale uważam, że to jest dosyć bardzo ciekawa sprawa, nie? I na przykład, wiesz, kiedyś brałem udział w procesie rekrutacyjnym do Wielkiej Czwórki, to jest firma konsultingowa i wiesz, tam są też assessment centers tak zwane, gdzie po prostu zaprasza się kilku kandydatów i się bada, jak oni reagują, jak zachowują się w grupie i tak dalej. I ja jestem ciekaw, jak oni badają, wiesz, wartości, wiesz, w takiej firmie, bo wiesz, tam jest oddzielny dział HR. Ta firma też ma wartości wypisane na stronie, ale wiesz, też im zależy na jakichś konkretnych cechach takiego kandydata. I wiesz, pamiętam dobrze, jak gdzieś tą sytuację dali nam zadanie z zakresu jakichś podatków, połączone z jakąś księgowością. Temat w ogóle dla, tak, bo to było dla praktyki. I słuchaj, temat w ogóle nie mógł być, nie wiem, rozwiązany przez nas, nie? Na takim etapie, jakim byliśmy w ogóle. No jak nie masz takiej wiedzy, to nie. Ale słuchaj, oni badają, uważam, jak ty zachowasz się w sytuacji, wiesz, takiej stresogennej, nie? Że czy ty rzucisz i pójdziesz tam i skończysz ten proces, czy jednak będziesz bił się jak tam węgorz i rzeczywiście coś w ogóle będziesz próbował sprzedać te rozwiązania temu konsultantowi, nie? I ja założę się, że oni to musieli badać, bo widziałem reakcje innych kandydatów i to nie były reakcje, a wiem, tylko Boże Święty, nie, to w ogóle nie jest opcja do rozwiązania, nie? I więc myślę, że są właśnie ciekawe tematy HR-owe, które rzeczywiście mogą zbadać. Jeśli dobrze jest poukładany proces, to naprawdę wielu kandydatów, którzy no nie sprawdzą się w tej pracy, to może odpaść. I no, tylko to trzeba mieć dobrze przemyślane. Nie? I to jest fajne, bo to jest lepsze dla dwóch stron. Wiesz, raz, że firma nie będzie, nie zatrudni, a potem się nie rozczaruje i potem jeszcze będzie musiała zwolnić tą osobę. Dwa, druga strona, czyli ten kandydat też nie zostanie przyjęty i z jednej strony on może bardzo oczekiwał, że go tutaj dana firma przyjmie, ale z drugiej strony raz, że musi zakończyć często swoją obecną pracę, dwa, przyszedłby tu i po dwóch, trzech, czterech miesiącach, może pół roku by no, został wyrzucony też albo kontrakt z osoby z nim nieprzedłużony i by musiał wrócić do tej firmy, tej samej bądź innej. To dla dwóch stron jest lepiej, że to wszystko na etapie rekrutacji się rozwiązuje. Lepiej jest dla dwóch stron. Ale wiesz, to jest często posiadanie tych wartości w firmie ma też obrazować, też zmniejszyć w ogóle ilość podejmowanych takich decyzji, wiesz, że ja muszę czekać na jakąś decyzję od menadżera wyżej, nie? Bo jeśli na przykład, nie wiem, wartością naszą jest bycie oszczędnym, nie? Że mamy jakieś, jesteśmy startup i naszą główną, nie wiem, wartością jest bycie oszczędnym, no to wiesz, jeśli mam opcję, mam jakiś super pomysł na marketing, który wymaga dużego budżetu, a jakąś opcję, które możemy własnym wysiłkiem, tylko czas jest wymagany, no to prosto jest rzeczą, że wartością to wybierzemy tą drugą opcję, nie? I tak. Często my nie musimy zawracać głowy, tak, tej drugiej osobie, bo taka jest nasza wartość i po to są między innymi robione te wartości w tych organizacjach, które nierzadko mają setkę, 500 osób w organizacji, po to właśnie między innymi właśnie one mają nakierowywać naszą pracę w jakimś kierunku, tak, i to jest, uważam, ultra przydatna rzecz. Dzięki temu pracownik nie musi z każdym zapytaniem iść wyżej. Dokładnie. Odpowiada sam sobie w głowie, okej, wartością firmy jest to. Plus on to już robi automatycznie często po jakimś czasie. Czy nawet myśli, że to jest jego wartość, a nie firma. Tak, ale wiesz, no to
To ja uważam, że to ciężko uważam, żeby, nie wiem, wszystkie osoby w organizacji miały wszystkie wartości danej firmy, ale uważam, że musi być znakomita większość tak tych wartości posiadać. Tak, ale nawet zobacz, jak mają nawet część tych, nawet wszystkie osoby mają jakąś część tych wartości, to oni potem rozmawiając ze sobą się tymi wartościami uzupełniają, więc to jest też fajne, że to już po prostu tam są sytuacje rozwiązywane i nie musi to dochodzić na przykład do ciebie w twojej organizacji, czy tylko to po prostu już są odpowiednio podejmowane decyzje. Tak, ale wiesz, to też unika się też takich błędów, bo jeden z zadań uważam, wiesz, założyciela przedsiębiorcy to jest też takie zrobienie zebrania w zespole i powiedzenia, na co on patrzy, nie? Na jakie wartości, żeby to było jasno, oficjalnie powiedziane. Można to porównać do expose szefa. Nawet właśnie jest taka książka Szef to zawód. O, Szef to zawód. Wojciech Gut, polecam książkę. Tam właśnie chociażby jest mowa o czymś takim, nie? Że to szef powinien zrobić takie expose, wygłosić i wiesz, i każdy pracownik powinien być świadomy, na co zwracana jest uwaga w tej organizacji. I wiesz, jeśli coś rzeczywiście, ta współpraca się nie układa, to nie mamy, wiesz, jakichś takich wyrzutów sumienia, że musimy zwolnić jakąś osobę, nie, z organizacji, bo jeśli rzeczywiście z osobą no, nie układa się współpraca, zapraszamy taką osobę, możemy zrobić plan naprawczy i tak jest ogólnie zalecane, że okej, robimy plan naprawczy i zobaczymy za jakiś okres, czy zostały te wartości rzeczywiście są pielęgnowane. A jak nie, no to musimy się pożegnać. Z mojego doświadczenia, ja już tam no, z kilka robiłem tych planów naprawczych i niestety te plany naprawcze w moim przypadku kiepsko się zdają, więc często po prostu ciężko w te wartości wpoić tej drugiej osobie na siłę. Bo albo ktoś jest taki, albo już nie jest. Albo ktoś od początku załapie, albo jeśli te wartości po prostu są kompletnie odwrotne z jego wartościami, no bo jednak wiesz, w pracy jesteś na przykład w takim standardowym 8 godzin, a jednak to w domu spędzasz pozostały czas, czy ze swoimi znajomymi, jeśli te wartości są kompletnie odwrotne, no to choćbyś ty przez te 8 godzin, no wiesz, jak to jest trochę jak w szkole, no w szkole też dzieciom się wpaja różne rzeczy, ale jeśli po prostu w domu mają kompletnie odwrotne wartości, no to można kilka tych programów naprawczych, ale jak ktoś nie jest, wiesz, blisko tego, no to no, tak jak widzisz, no to po prostu to wraca i tak jak bumerang do punktu wyjścia, prędzej czy później, no bo miesiąc może się pilnować, 2 miesiące może się pilnować, ale w końcu wyjdzie to po prostu prawdziwa natura i to jest też okej. Lepiej, żeby ktoś po prostu odszedł i znalazł sobie firmę, gdzie po prostu będą jego te wartości, niż dwie strony mają, wiesz, pracodawca ma udawać, że jest okej, albo przymykać oko, że jest mniej więcej okej, a tak naprawdę na to stanowisko by znalazł sobie osobę, która po prostu by, no gdzie by się lepiej dogadywali, by jednak faktycznie szedł z tą misją firmy, a ten pracownik, który odszedł, po prostu by znalazł, może znaleźć sobie inną firmę i też dwie strony będą zadowolone. Tak, dokładnie, wiesz, z mojego podwórka też wypisaliśmy wartość porządek, nie? Co to znaczy porządek, nie? Czyli u nas, że wiesz, w programie zarządzania zadaniami Asana czy w CRM jest Pipe Drive'a korzystamy z sprzedaży, musi być wszystko, wiesz, zaktualizowane, tak? Nie może być zbyt dużo jakichś deadline'ów już z pominiętymi datami, czy po prostu przeterminowane zadanie i tak dalej. Od początku, wiesz, na przykład osoba, widać, że jej natura od pierwszego już tam tygodnia pracy pokazywała, że jest bałaganiarzem, nie? Ja założę się, że ta osoba na co dzień jest w chaosie, pracuje, nie? I jest prywatnie chaotyczna. Tak, i takie zarządzanie chaosem, nie? To jest... Tak, i wiesz, i to po prostu, no, jeśli ty w firmie jesteś, wiesz, uporządkowany i to musisz mieć, to ty będziesz tak się użerać z tą osobą, bo ty jesteś już taki, ty nie możesz sobie na to, wiesz, tak pozwolić, to tyle nerwów kosztuje twoich i to jest, wiesz, i to jest niesamowite, wiesz, jak wprowadziliśmy, to jest jasno wypisane, wiesz, te wartości, mi na czym najbardziej zależy, co ja cenię, wiesz, we współpracy i to taki jest też taki kompas, nie? Twój moralny, dobra, to jest moment, kiedy trzeba zwolnić, bo
ja widzę, że 0 z 4 wartości nie jest pielęgnowana przez tą osobę i współpraca niestety no, źle się układa i więcej tracisz czasu na kontrolowanie tej osoby niż w ogóle nie, i niesamowita sprawa, nie? Ta misja i wartości, więc tematów a propos wartości w różnych firmach jest mnóstwo, natomiast też, nie wiem, dla mnie wartości typu jakieś, wiesz, takie ogólne, nie wiem, czy to Nike, czy jakieś, wiesz, takie już korpo, nie? Są na tyle ogólne, że to tak można czytać ogólnie, że nie wiem, co często ta dana wartość, wiesz, oznacza. Każdy po swojemu może, każdy pracownik po swojemu może te wartości wtedy przeczytać i tak naprawdę dalej to wraca do punktu wyjścia często, że każdy dalej się zachowuje tak jak myśli, no, że tak jak zawsze się zachowuje, a nie to, co firma faktycznie chce przekazać. No. Wiesz, bo okej, okay, no nie wiem, czy Nike chyba ma 10 wartości, ale kurczę, no weź zapamiętaj 10 wartości, nie? To dla mnie to już jest problem, ale wiesz, już niech będzie 5, ale wyobrażam sobie, że no, taki pracownik, jak już jest wpuszczany do takiej korpo, no to przede wszystkim musi mieć zaznajomienie, czym ta wartość ma się, czym, jak to ma być ukazane w twojej pracy, nie? I jasno przedstawione, na czym nam zależy, nie? Żeby to nie były puste frazesy, bądź otwarty, bo na co masz być otwarty, nie wiem. No dużo można tutaj rzeczy interpretować, nie? I więc bądź otwarty, nie wiem, na wrzucanie... Punktualny i posłuszny. Tak, więc temat rzeczywiście jest szeroki i głęboki, ale ogólnie moja teza jest taka, że posiadanie misji i wartości jest jak najbardziej pożądane, może nie od początku działalności, ale po tym etapie takim startupu, gdzie już wszystko jest mniej więcej ustalone, w którym kierunku możemy iść, nie? I to nie jest, no więc to jest taka moja puenta, więc... Dobra. Krzysztofie, to chyba wyczerpaliśmy temat i myślę, że dzisiaj możemy zakończyć tym miłym gestem. Także dziękuję ci za rozmowę. Tak, a tak sobie myślę jeszcze zanim się rozłączymy, żebyście napisali w komentarzach, czy w waszych firmach, w których pracujecie albo których jesteście właścicielami, czy są jakieś wartości. Fajnie, jakbyście wypisali te wartości, to też my się czegoś nauczymy. Na pewno nawiążemy za jakiś czas w nowym filmie, jak tutaj będzie dużo wartości wypisanych do tego, żeby tak po prostu się z tym skonfrontować. Dobra, dzięki Marcinie jeszcze raz w takim razie i do usłyszenia. No, do zobaczenia. Cześć, cześć.